panie! I to jest siła! Ciężkie, inna dźwignia, bo gryf krótki, nie? A! O chuj. No. Czekaj. To już jak chcesz, masz jedno, dwa. Cześć kochani, z tej strony Janek, witam serdecznie w kolejnym odcinku sportowym z niesamowitymi sportowcami. I słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, rok 2018, zawody w Koninie. I to nie byle jakie zawody, mistrzostwa Polski wśród amatorów. I wyobraźcie sobie, przyjeżdżacie na takie zawody i spotykacie się z najsilniejszym człowiekiem, po prostu nie do ruszenia. I tutaj jest dzisiaj ze mną Przemek Wilkowski, szanowni państwo. Cześć. Z Przemkiem dzisiaj robimy trening, posprawdzamy Przemka siłę i zobaczymy, czy jest godny tego miana. Zapraszam serdecznie do oglądania. I Przemek u mnie na siowni zawsze zadaje te same pytania każdemu sportowcowi. Wiek oraz waga. 20 lat, 150 kilo. I Przemek, drugie pytanie. Jakie sport czy sporty uprawiałeś? Za dziecka troszkę piłki nożnej. Z odznaczeniami warcaby, ping-pong i później kolega Christian wkręcił mnie w arm wrestling. I Przemek, ostatnie pytanie. Największe osiągnięcia sportowe? Mistrzostwo Polski Amatorów na debiutach w 2018 roku. Także kochani, już to? Nie dodałem tego, że do lat 18 to było. Dobra, słuchajcie, do lat 18 mistrz Polski Juniorów, także no piekielna siła i praktycznie Przemek bez większego przygotowania wszystkich rozwalił, także rewelacja. Dobra kochani, słuchajcie, teraz na treningu sprawdzę siłę bicepsa u Przemka, ponieważ Krystian mi wspominał, że ma naprawdę piekielnie mocne bicepsy i siłę nadgarstka, a później przejdziemy się do stołu, zobaczymy jak tam siła u Przemka, czy została, czy nie. Zobaczcie kochani, moja siłownia jest dość duża, ale nie dla wszystkich, zobaczcie, Przemkowi, nie wiem, 15 cm normalnie do sufitu, no jest, wielka postać, naprawdę. Dobra kochani, 56 kg. I zobaczymy. No, nie pójdzie. Nie pójdzie, Przemek dzisiaj zmęczony. Ja wiem, z wymachu pójdzie. To jest 66. A, 66, właśnie. Ja bym zaliczył. Bujną łuksiami, ale ciało w miarę tak stałe. Ja bym zaliczył. Super. To teraz ja. Przemek, trzymaj. Dodaj jeszcze na filmiku ładnie, że ja od pierwszej w nocy pracy byłem. Jest godzina 18. Ja wczoraj robiłem ulicę na siłę. 66. Proszę bardzo, Krystian, wybuch u nas zawitał. Siemaneczko. Prawie. I super, i to jest trening. Zobaczcie, porównanie. 70, 105, 150 kg nadgarstki. Jeszcze moja tutaj z Przemkiem. No zobaczcie. A jeszcze szefu dzwoni w skrócie. Super. No złap się po prostu i zabij się. Słuchajcie, 70 kilo, zobaczymy, czy Przemek mnie utrzyma. O panie! I to jest siła! Dobra, super. Dobra, i słuchajcie, teraz sprawdzamy siłę nadgarstków. Na początek 26 kilo, gryf prosty, pełen zakres ruchu, żeby dobrze dogrzać. To wcale nie jest tak mało, wiecie? 26 kilo to naprawdę już czuć, przynajmniej ja czuję. I zobaczymy do jednego maksymalnego powtórzenia. Maksymalne powtórzenie będzie od kąta prostego do pełnego zamknięcia. No i tak, żebyś wiesz, dobrze dogrzał, sam poczujesz, jak się pompuje. Jak no, mówię, to już pełne zamknięcie? No spoko, dobra. Ale ci się nadgarstki zwinęły. Już czy jeszcze? Już. Widać, że hakowiec.
Nie, właśnie na górę, wiesz? Na górę? Na górę. Tarczy się nadgarstki zginają głęboko. Dobra, i przechodzimy na większy ciężar. 36 kilo. 36 kilo. I też pełny zakres, czy...? To już jak chcesz. Jak chcesz, ja jeszcze zrobię ze 2-3 ruchy pełen zakres, ale potem już samo zgięcie od kąta prostego, bo to już jest... Dobra, to mieszam tak. Żeby się nie przemęczać od razu. Jasne. Przemek, trzymałeś kciuki pod spodem, a Janek ma na górze kciuki. Dobra. I słuchajcie, 46 kg. Już naprawdę spory ciężar. I co, i teraz od kąta prostego w górę? Tak. I co, i teraz od kąta prostego w górę? Tak. To już jak chcesz, mysz 1, 2. To już jak chcesz, mysz 1, 2. Proszę, 3. A jeszcze zapas jest. Jaki jest twój max na chwilę obecną? Nie sprawdzałem, więc to nie było komu podać. 20... 46. 46 kilo. Gotowy? Mógł kiedy zabrać. Zaliczone, co? No. Bardzo ciężko. Dobra, 46 czułem, że to już jest praktycznie granica, także spróbujemy 51 kg i zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, 25, 56 kg. Przytrzymaj jeszcze chwilkę, co? Sobie kciuki przełożę najpierw. No. Dobra, 66 kilo. Ja to wiecie. To już w martwym ciągu można podnosić, a nie kurde na tym, na nadgarstek. Masz? Czekaj, weź podniesie się jeszcze. Muszę sobie ręce trochę schować, bo uciekają. No. Proszę bardzo. Dobra, do poprzedzenia, super. Nie możesz artykulować, wiesz? Bo ja muszę teraz łapy mocno schować. Żeby się nie rozwinęły, żebym się skupił na samym nadgarstku. A ile tu jest? 86. 86? 86? No. Tak. 20, 30, 40. No, na stronie. Plus gryf. Ciężkie. Inna dźwignia, bo gryf krótki, nie? No. Proszę bardzo. 86 kg na nadgarstek. Przemek testuje Predatora i jest chyba za lekki, co? Nie, to nawet na rozgrzewkę. Dobrze. I powiedz, jak wrażenia podłokietników? Ale fajnie łokie jeździ, tylko to, wiesz, dopóki nad tym panujesz. Wygodny manewr. Jak właśnie skóra, jak twardość podłokietnika? Dla mnie to jest idealnie. Twardość to jest idealnie. No to git. O, pamiętam. Kurde. Uścisk. No startuj. Ja startuję, no bo ze względu na wzgląd po prostu siły.
Zobaczymy. Ciężko się wkręcić. Sprawdziliśmy dwukrotność mojej masy ciała z Przemkiem. No, to był mistrz Polski juniorów nie do rzucenia, kochani. Absolutnie to jest... No. Teraz masz większe szanse. Ogromna siła. Okej. Okay. No gwiazdy zostawimy. No jak ty, Przemku, jaka siła oceniasz? Na pewno się poprawię od ostatniego naszego sparingu. No jest git, ale do Przemka to jeszcze lata świetne. My weźmy w haka się zawinmy. No. I wy weź stopniowo tak pomału zwiększaj siłę, nie? A w haku? Mhm. W haku to ze mną wygrasz. Nie, no ale... No dawaj. Ty zwiększaj, ja spróbuję przyblokować. Okej. Okay. Okej. No, ale blokadę masz dobrą, tylko że z całą ręką ci poszedłem. No. Czekaj, nie umiem w haka. No, dawaj. Mhm. Bez szans. Dobra, kochani, słuchajcie, ponieważ na moim kanale zaczynają się pojawiać sportowcy z mojego ukochanego sportu, czyli siłowania na rękę, to pokażę wam parę rzeczy, jak zacząć siłować się na rękę, żeby nie zrobić sobie krzywdy. I od razu, jeżeli ktoś będzie się chciał z wami siłować w barze czy coś, od razu powiem wam, nie róbcie tego, można bardzo łatwo sobie uszkodzić ścięgna, wiązadło, nawet złamać rękę. Ponieważ w arm wrestlingu są wykorzystywane siły skrętne, rotacyjne, które po prostu ręka ludzka, ciało nie jest przyzwyczajone. To jest nienaturalny ruch, bardzo nienaturalny i bardzo łatwo o kontuzję. Także najpierw trzeba ćwiczyć, przyzwyczaić te mięśnie ścięgna, wiązadła i dopiero później można się sprawdzać. Także polecam najpierw po prostu poćwiczyć. Jeżeli już staniecie przy profesjonalnym stole, najważniejsza zasada, zobaczycie na wielu zawodach, jak osoby od razu po czym poznać, że osoba nigdy nie startowała w turnieju na rękę. Staje daleko od stołu. To jest od razu widać, po prostu najczęstszy błąd. Biodra mają stykać się bezpośrednio ze stołem. W jakiejkolwiek konfiguracji. Stół macie do dyspozycji stanąć tak, jak wam wygodnie. Niektórzy stają w ten sposób, odkręcają się, żeby od razu mieć tutaj siłę skrętną, żeby po prostu z mięśni międzyżebrowych róg rozpocząć. Niektórzy zapierają się w ten sposób, jak są mobilni, niektórzy tak, niektórzy dwoma nogami. Nie ma to znaczenia, stajcie tak, jak wam wygodnie. Kolejna sprawa, podłokietniki. Ręka, łokieć przeciwnika musi znajdować się na podłokietniku. W momencie, kiedy podniesiecie łokieć, albo wam spadnie, jest fal łokcia. Dwa fale, przegrana walka. I teraz tak, uchwyt boczny. Jak macie tą rączkę, trzymacie w taki sposób, żeby nie przeszkadzała wam w walce. Czyli jak wygrywam z przeciwnikiem i bym trzymał w ten sposób, albo ty, Przemek, ty tu połóż łokieć, będzie lepiej widać. I zobaczcie, jak Przemek by chciał wygrać, to ręka mu blokuje i nie jest w stanie. Także musi złapać sposób, żeby bezpośrednio zejść całym ciałem pod stół. Także też trzymacie, można w dowolny sposób, niektórzy tak, niektórzy tak, niektórzy tak łapią. Tak jak wam wygodnie, ale żeby łokieć był wysoko, a nie oparty o stół. Kolejna sprawa, sędzia ustawia wam nadgarstki. Nadgarstki muszą być idealnie proste, kostki kciuków muszą być widoczne, barki, nie ma możliwości, żeby sędzia wystartował, jeżeli jesteście skręceni w jakikolwiek sposób. Barki muszą być równolegle do stołu, trzymacie uchwyt, sędzia tutaj prostuje kostki i nagle mówi ready go. I wtedy z nienacka zawodnicy wchodzą w swoje techniki. I to jest bardzo ciekawe właśnie, bo każdy ma indywidualną technikę, technik jest mnóstwo. Także nie ma dwóch takich samych walk, jest to niesamowicie ciekawy, interesujący sport. I kochani, to takie totalne podstawy. Pamiętajcie, żeby się siłować, najpierw poznajcie techniki, żeby robić to bezpiecznie. Słuchajcie, moi drodzy, specjalnie dla tych, którzy wytrwali do końca odcinka, specjalnie dla was, coś, czego jeszcze nie było na moim kanale. Pierwsza vendetta. Vendetta, czyli walka na 5 albo 6 rund w zależności od federacji. Dzisiaj na ile walczycie, chłopaki? Przemcie, na ile chcesz? Chyba 5.
Łatwiej będzie rozstrzygać wygraną. Okej, okay, czyli 6? No, ale może być remis. Dobra, 5. 5, niech będzie 5. 5 rundowy pojedynek. I tutaj jest taka sytuacja, że nie zawsze siła ma największe znaczenie, tylko też wytrzymałość, bo po drugiej, trzeciej rundzie już są bardzo zmęczone mięśnie przyczepy. I tutaj naprawdę to jest no, niesamowicie ciekawe. I specjalnie dla Was Przemek Wilkowski i Christian Denard, który już gościł u mnie na kanale, zrobią specjalnie dla Was taką wendetę. Także ja będę sędziował, a chłopaki już startują. I przed Państwem po prawej stronie stołu Przemysław Wilkowski. Ponad 150 kg wagi. Młody chłopak, ale piekielnie silny. W juniorach mistrz w roku 2018. Po lewej stronie Christian Denard. Christian Denard, który zdobył trzecie miejsce na zawodach, już kurde nie pamiętam jakich, ale... Drugie. Piekielnie silne bicepsy. I zobaczymy. Vendetta, 6 rund. Panowie, walka ma być czysta. Przede wszystkim stawiamy bareczki, odkręcamy nadgarstki, centrum, Przemek, bardziej w twoją stronę, odkręcamy, centrum, ready go! Winner, 1-0 dla Przemka. No, muszę chyba rozwalać. Czego trochę nie zabolał. Macie minutę odpoczynku, pokażę. Dobra, dawaj, 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 odpoczynku. To już wiem, trzeba przerwać. Mareczki. Kostki. Nie widzę kostek. Jeszcze niżej chwyt. Ready go! No nie wyszedłem. Winner. Dobra, przerwać, to jeszcze raz. 2-0 dla Przemka. Ale dawaj te kostki, tak żeby naprawdę był widoczny. Odkręcamy. Bardziej do stronę Przemek. Jeszcze bardziej. Jeszcze obniżoną chwyt. Ready go! A! O chuj. No. Czekaj. Ale mi nadgarstek przeskoczył. Znaczyłem, bo już zdążyłem wejść. No i co teraz? Fał łokcia. No. Sekundkę. Się wyprostuje. Jak się czujesz, wiesz, żebyś tam... Nie, dobrze, przeskoczył, ale nic się nie stało. Wrócił na miejsce. Na pewno? No to dawaj. Czekaj, weź lekko naciągnij na razie, tak wiesz. No, mocniej ciut. Dobra. Będzie git. Dobra. Po stronie Przemka jeden faul. Centrum. Jeszcze. Teraz jeszcze Przemek z tej strony. Dobra. Nadgarstki, kostki. Parki. Ready go! Winner! 2-1 dla Przemka. Już mogę oddać vendettę. Już? Cała magia vendet. To co mówiłem, wytrzymałość, sprawdzenie. To vendety tak naprawdę dla bardzo doświadczonych zawodników. W momencie, kiedy już poznam po pierwszej rundzie, po drugiej często takie, że zawodnik przegrywa dwie pierwsze rundy, a potem trzy wygrywa, bo znalazł słaby punkt przeciwnika. To polega właśnie na doświadczonym armistingu. Ja trochę zmieniłem technikę, bo zobacz, daj rękę. Ja ostatnio tu palcami tymi bardzo blokuję. Mm-hmm. A Przemcia to muszę tak na tych tu trzymać, że te to mogę w ogóle luźno. Aha. Dopiero tutaj go muszę zdjąć. I na początku robiłem to z tymi palcami, no nie mogę go zatrzymać. A tutaj jak już sobie wykręcę to pyk, to okay. Jest po robocie. Jak Przemek, kontynuujemy czy... No, jeszcze jedna próba. Dawaj. Najwyżej na kanał nie pójdzie niepewno. To jeszcze na... Lewo możemy, jak chcesz. Spoko, to potem jest po prostu poddanie i tyle, nie? Jeszcze bardziej, masz długie przedramię, Przemek, teraz widzę, że... Kostki. Dobra. Kosteczki. Garstek, barki. Jeszcze obniżamy troszkę, Przemek. Centrum, bardziej. Ready go! 2-2. I teraz będzie rozstrzygająca runda. Odpocznijcie jak chcecie. Chcemy? Ja nie muszę. Dobra, chodź. Przysługuję wam. O, minuta, dwie, w zależności od federacji, ale. W naszej federacji jest 5 sekund. Dobrze. Też będziesz silniejszy.
centrum. Dobra, kostki. Nadgarstek ustawiamy. Ready, go! Winner. Już czuję, ja wiem, kiedy cię mam. To się czuję. Także dzięki panowie, świetne walki. Dzięki. Fantastyczna vendetta. Dzięki, że specjalnie dla moich widzów tutaj zaprezentowałeś się, bo to jest mistrzostwo świata. Rękę, chodź. No. Także kochani, co? Odnowa, dawaj. Spoko. Także kochani, no kolejne niesamowite spotkanie. Dzięki Przemek Wielki za przyjechanie, naprawdę fantastyczne treningi. No i słuchajcie, widzimy się w kolejnych odcinkach z kolejnymi ciekawymi sportowcami. Trzymajcie się, cześć! Cześć! No, na to czekałem! Cześć! 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 Cześć!